Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie będziemy sobie wymiarować i opowiadać maksymalnie dużo o skrzynce Kubrick System Prime Red Ultra HD Custom, ale również Kubrick System Prime wersji czarnej tutaj się kręci, więc będę mógł sięgnąć po tą skrzynkę, jeżeli taki pomysł będę miał, żeby pokazać Wam różnicę na przykład pomiędzy kolorem czy czymś tam innym ewentualnie. Moi drodzy, no kolorem albo tymi moletami, których tam nie ma, 22 i 2 albo 3, ale to jest dokładnie ten sam wymiar mierzy metrem, który mamy w Pro, który mamy w łanie, który mamy w innych skrzyniach. Ale nie z przodu. Nie z przodu też. 22 i 3. Czyli to jest dokładnie ten sam wymiar i te górne molety z przodu, z boku, jak tam chcecie, w danej skrzyni, w danym systemie, możemy sobie wyposażać w jednakowe adaptery, w jednakowe akcesoria, które mamy stworzone seryjnie gdzieś tam pod ten system molet, powiedzmy. W skrzynkach, które mają dwa rzędy, mówiłem już w poprzednich filmach, że to po prostu nie pasuje pomiędzy rzędami, pasuje jako układ czterech molet albo trzech, które są na karcie, bądź dwóch w pionie, jeżeli na karcie chcemy poziomicę na przykład wrzucić, czy coś innego. Tak to jest, moi drodzy, tak trzeba to zaakceptować. Myślę, że jest to rewelacyjne rozwiązanie. Ja kiedyś robiłem takiego karta, gdzie na zewnątrz dawałem dużo różnych akcesoriów, no i stąd się wziął ten pomysł też na te molety. Trochę osób to podchwyciło, każdy sobie tam gdzieś po swojemu to ogarniał, te różne udoskonalenia skrzynek, no ale Kubrick dzisiaj wyszedł troszkę naprzeciw, zrobił pewne ułatwienie customowe, które pozwala już mocować na skrzynkach dodatkowe rzeczy. Rozmawialiśmy kiedyś ze znajomym, który zajmuje się, nie wiem czy mogę powiedzieć, suchą zabudową, więc imienia nie powiem, i nazwiska, w Krakowie, słynna osoba, i on chciałby mieć takie w dużych skrzyniach uchwyty po bokach. No to dzisiaj możesz sobie to zrobić w Kubricku, jeśli będziesz używał, ponieważ i w łanie, i w Pro, i w tym Prime'ie te molety są, więc można tam przykręcić jakieś uchwyty, coś wykonać fajnego, coś ciekawego zrobić. Myślę, że to jest fajna opcja. Dobra, górne organizery, nie, najpierw cała skrzynka, bo tych wymiarów też nie mam jeszcze i specjalnie nie chcę ze strony producenta ich wrzucać. 32 i 2, takie mam wrażenie. Być może się trochę mylę. No nawet 2 i 3, tak mierząc na oko. W tą stronę, moi drodzy, sama skrzynia ma 53,5, ale patrząc na to, że mamy tutaj zapięcia, więc je trzeba dać albo do góry, żeby się zawarły, a jak nie, to one sobie wystają. Więc jeśli wystają, to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest w okolicach 55,5-56 cm. Gdybyście chcieli mieć miejsce, jakąś półkę, jakiś regał, to jest minimum, jakie ja bym tutaj polecił, 56 cm. Natomiast pamiętajcie, że jak będzie 56 cm, nie wsadzimy łapek, nie wyciągniemy sobie tej skrzyni, bo to jest za mało na palce. Na palce gdzieś, no, jeszcze z centymetr, dwa więcej bym dał bezpiecznie, żeby się nie obdzierać, nie szarpać się trochę z tym podczas wyciągania z regałów na przykład. Nie mówiłem chyba w innych filmach o tym, każda skrzynia Prima ma tutaj miejsce na kłódkę. No to warto chociaż w jednym filmie powiedzieć, jest tutaj miejsce na kłódkę po dwóch stronach. Możemy to zapiąć kłódką. Możemy tutaj wrzucić pręt na przykład szóstkę z jakimiś, nie wiem, elementami, które by powodowały, że to zablokujemy, no nie? Nie wiem, czy tam wkręcimy na dole, a u góry w jakiś sposób kłódką. Będzie się dało to w ten sposób przerobić, żeby na przykład pręt ten cały zestaw zamykać. Ale trzeba wymyślić na to pewien sposób, pewien system. Każde można zapiąć kłuteczką, gdybyśmy chcieli i potrzebowali. Organizery, które występują w łanie, to jest duży organizer górny, 24,2, mierzę tak zupełnie na szybko, 11 i też 2. Dołem to się pewnie troszeczkę zwęża ten organizerek, jego wysokość to jest 5 cm. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj wchodzą nam te elementy, które uszczelniają, jakby zamykają cały organizer. To nie jest płaskie przeźrocze, tylko to jest przeźrocze, które w łanie chyba takiego nie było. Czy ja mam tutaj? Mam. Tu jest 14,5, tu jest 13, więc ten jest mniejszy, ok. Mniejszy organizer niż w łanie o centymetr. Ok, mój błąd. Nie zmierzyłem tego
wcześniej, ale informacje mamy, można tutaj wrzucić tej samej głębokości, jakby wysokości narzędzia, natomiast zmyliło mnie to, bo wydawały mi się te przegrody, że one są, to są te same, więc od razu wyjaśniam, centymetr mniej miejsca jak w łanie, nawet półtora, 13, 13,5, 12,6 tam jest nawet, tu jest 11,2, no 1,5 centa wężej, czyli potęga, te włanie są mega wielkie organizery. Dobra moi drodzy, rączka taka sama jak w systemie One, rączka przednia taka sama jak w organizerze XL, to jest niższa wersja rączki, to jest wymagane tutaj, też kształt pokrywy tu jest taki, żebyśmy mogli złapać. Dno skrzynki też pokażemy, fajnie żebrowana. No, w charakterze Kubricka, 4 nóżki. W każdej skrzynce Prima 1, 2, 3, 4 nóżki. Wewnątrz skrzynki mamy 47,7. To jest prostokąt na 26,2. No, 1 może nawet. Aha, bo tu jest jeszcze wypust troszeczkę na tą rączkę. To tu muszę zmierzyć. 26,7, no. A tu jest 26,2,1. Więc delikatnie trzeba będzie pianeczkę tutaj wykroić, jeżeli chcemy wykorzystać to na wkład piankowy. Wysokość całej walizki w środku, no, można powiedzieć, że to jest walizka. 7,7. I tutaj w środkowej części skrzyni mamy trochę więcej miejsca, o jakieś 2 cm niż od organizerów, ale one kurczę wchodzą głębiej, no ze 2 centy max, nie więcej, nie więcej tutaj będziemy mieli przestrzeń wyżej, nie? Kuweta również bardzo ciekawa, ta kuweta moi drodzy jest stworzona pod tę skrzynkę, typowo pod tą skrzynkę właśnie, ona też ma przegrody, fajnie, że one tak ciężko siedzą, no, możemy je w sumie z powrotem wrzucić, bo one mi tutaj nie przeszkadzają w wymiarowaniu. 24,5 na 10, no bezpiecznie bym powiedział i pół, bo dołem to jest węższe, więc to będzie taki troszkę uśredniony wynik. Natomiast jeżeli potrzebujemy wrzucić jakieś elementy krótsze, 7,5, 16,5, no i 24,5, mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli będziecie planowali wyposażenie tutaj tych kuwet w jakieś tam elementy, to ja Wam podaję wymiar, ale pamiętajcie, że to czasami nie zagada, po prostu nie zagada. Jak będziecie mieć dokładnie ten wymiar, to na skos, a jak będzie jakieś pudełko o tym wymiarze, które tu wchodzi, to też może być ciężko to umieścić, więc trzeba raczej z pewnym luzem planować zagospodarowanie tych skrzynek według tych wymiarów, które Wam podaję. No zawsze jakiś mikroluz tam jest potrzebny, żebyśmy mogli wygodnie to tam umieścić. Jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć. Ok. Tu jest troszeczkę inaczej to rozwiązane, ale tutaj ta skrzynka ma taką fajną rzecz. Widzicie to zagłębienie? To jest zagłębienie, które pozwala sprawniej złapać rączkę. No kurczę, jest to przemyślane fajnie. Fajnie zrobione. Jest takie miejsce, dzięki któremu podniosę tą rączkę jeszcze wygodniej, no nie? Nie tak jak na płaskim, tylko mam tam miejsce na palce, żeby po prostu sobie to szarpnąć. Tyle, moi drodzy, ode mnie. Na koniec jeszcze pokażę drugą wersję, żebyśmy mieli czerwoną i czarną. A Wy możecie komentować, który kolor wybierzecie. Ja mówię kolor, ale wiemy, jakie są funkcjonalności tych dwóch tworzyw, dwóch wersji jednego systemu, jakby, czy każdego nawet systemu, który obecnie funkcjonuje, czy to Prime, czy to One, czy to będzie Pro. Chodzi mi o te molety, o wytrzymałość tworzywa i o jego kolor. Więc czekam na Wasze komentarze. Jeżeli chcecie coś dodać do tych skrzynek w komentarzach, no to jak najbardziej jakieś informacje. Ewentualnie fajnie by było, sam poczytam chętnie. Jeżeli napiszecie, co w tych skrzynkach macie zorganizowane, jaki tam zestaw narzędzi. Ja myślałem na przykład nad lutownicą i akcesoriami do lutownicy. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!